Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, zapraszam Was na organizację mojej toaletki. Nagrywam ten film na Waszą prośbę, bardzo wiele z Was na niego czekało. Poza tym stwierdziłam, że ja uwielbiam, ale to uwielbiam oglądać u innych youtuberek takie filmy, bo po prostu zawsze lubię wiedzieć, jak one to mają zorganizowane, jakieś wiecie, to jest też fajna inspiracja. No i w sumie to, nie wiem, dużo z Was mi pisało, że trochę się u mnie pozmieniało, że doszło mi sporo kosmetyków. No i w sumie to trochę prawda, nie wiem. Nie wiem, czy jest jakaś spektakularna zmiana, ale chcieliście to zobaczyć, takie odświeżenie. Myślę, że to głównie będzie bardziej chodziło o pokazanie Wam tych kosmetyków niż o organizację, bo tutaj jakichś spektakularnych zmian nie ma. Ale chcieliście tę aktualizację, więc na Waszą prośbę ją nagrywam. No i co, wszystkie zainteresowane, zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. Dobra, więc jak to się tutaj wszystko prezentuje, tak jak wcześniej mam tutaj toaletkę. I tutaj obok tą szafkę, w której się właściwie mieszczą wszystkie kosmetyki, tutaj mam bardziej takie, no nie kosmetyki, tylko taka bardziej pielęgnacja, jakieś tam takie rzeczy, które są mi na co dzień bardzo potrzebne. I co? No i które po prostu nie są łazience, tylko są tutaj, bo przez snem coś z nich korzystam, czy coś takiego, więc myślę, że tutaj głównie skupimy się na tej części. No i tutaj na toalecie mam takie świecące lusterko, ono jest z Avonu. Tak się świeci, można je tak rozłożyć, ona w sumie powinna być taki, o, w takiej pozycji stojącej, ale mi się jakoś tak bardziej podoba, jak ona jest schowana, można je tak jeszcze, o tak, czasami je chowam, tylko tutaj na razie sobie jeszcze ułożyłam właśnie taki puder do ciała, on jest taki fajny, rozświetlający i on tutaj bardzo fajnie wygląda, zobaczcie, już Wam to chyba kiedyś pokazywałam, ale to jest super, to się tak super błyszczy, jakby się obsypać brokatem. No właśnie, więc to na jakieś tam, ale w sumie rzadko z tego korzystam, to po prostu tutaj tak stoi, ładnie wygląda, bardziej bym powiedziała. Mam perfumy, które zobaczcie, w ogóle też ślicznie wyglądają, one są z Avonu i mam tutaj takie, one są bodajże z Douglasa, nie wiem. No i tutaj za tym lusterkiem mam ten stojaczek, co zawsze mam tu jakieś opaski, z których już teraz praktycznie w ogóle nie korzystam. Aha, zaraz to przewrócę. I jakieś tam łańcuszki. Tu obok mam jeszcze pędzelki i to są jakby pędzelki, które już są brudne. Ja stwierdziłam, że nie będę ich specjalnie myła do tego filmu, żeby Wam właśnie pokazać, jak to wygląda u mnie na co dzień. Bo jakby tak, mam tutaj zalotkę, która też już by się przydało ją umyć, bo jakoś mi się często ona brudzi. Ja staram się myć regularnie. Jakoś tak co tydzień, maksymalnie co dwa tygodnie myję te pędzle. No i tak, i tutaj po prostu mam brudne, a resztę mam w innym miejscu, to Wam pokażę za chwilę. I tutaj jeszcze z boku mam taki pędzel, o, taki zamykany, on tu jakoś tak sobie stoi. Przechodzimy tutaj i jak widzicie, tutaj mam balsamy do ust i one są bardzo różnym tutaj ustawieniu, bardzo różnie, ale ogólnie tu mam tutaj takie jajeczka, wszystkie te iOSy moje, EOSy, jak tam wolicie, i jeszcze jakieś tam balsamy, których używam po prostu na co dzień. Koszyczek, w którym mam moje maści. Tormentiol już to jest moje któreś opakowanie, uwielbiam tą maść, jeśli chodzi o takie krostki, które no już jakby zostały mi takie już trochę wyschły, chcę jeszcze, żeby bardziej doschły, czy coś, czy żeby przyspieszyć ich zejście z mojej twarzy, to ta maść mi pomaga, kładę się w niej spać i ostatnio zaczęłam używać też tego, bo to polecała jakaś youtuberka i właśnie z Laurą to sobie kupiłyśmy i właściwie to jeszcze nie wiem, będę to testować, nałożyłam to kilka razy, chyba jakichś spektakularnych efektów nie widziałam, ale muszę to protestować. O, i jeszcze maść ichtiolowa, też muszę to potestować sobie, ale wydaje mi się, że delikatnie coś to robi, tylko to strasznie śmierdzi i strasznie jest takie brzydko wygląda na twarz, bo to jest brązowe, ale nieważne, no i tak idzie się w tym spać, tak? Więc to są takie maści, które pomagają mi z trądzikiem. Oprócz tego mam tutaj kremy do rąk, trochę sporo ich. O taki, i jeszcze tam jest taki niebieski i tam mam jeszcze jakieś próbki kremów. I to w sumie tak, taki koszyczek. Tam za nim mam woreczek z gumkami do włosów. Tutaj mam jeszcze wodę utlenioną i hennę do brwi, o taką. Bo kiedyś tam miałam fazę, że robiłam sobie tą hennę do brwi, ale teraz już robię to naprawdę rzadko, bo jakoś, no nie wiem, nie przepadam za sobą hennie do brwi, zawsze też mi piszecie, że mam za ciemne te brwi, pomimo tego, że to jest jasny brąz, niby, kolor tej henny, to te brwi wychodzą mi wręcz czarne, więc trochę mnie to denerwuje. I mam tutaj jeszcze wazelinę kosmetyczną. No i tak, a woda utleniona, to wiecie, tam kropelka dodaje się do henny, więc dlatego to sobie jest. Do drugiej przegródki mam tutaj szczotki do włosów. Tangle teasery same właściwie. Niebieski, czarny, ten już jest stary w sumie dosyć, ale tak go trzymam na wszelki wypadek, dobra, tak sobie tutaj siedzą. I ten w sumie jest najnowszy, tego najbardziej lubię, bo jest najwygodniejszy. Tutaj mam ten wałek, który mój tata zamówił na AliExpress, on jest bezużyteczny jak dla mnie. Może ten taki rzeczywiście jadeitowy coś robi, ale ten nie robi nic, więc generalnie no nie korzystam z niego po prostu. I mam tutaj jeszcze grzebyczek, bo jak miałam grzybka, to sobie tak grzebyczkowałam ją, ale w sumie teraz to już
niezbyt z niego korzystam. Wsuwki do włosów, takie te myślałam, że będą w moim kolorze włosów, ale jednak się odznaczają bardziej niż zwykłe. Tam mam jeszcze okulary przeciwsłoneczne i tutaj mam jakieś takie rzeczy, których praktycznie nigdy nie korzystam, jakieś właśnie spinki, wianki, chokery. No nie będę wam nawet tego wyjmować, bo to nie jest nic ciekawego, to są rzeczy takie bardziej na lato, z których też korzystam po prostu raz na rok, ale po prostu żal mi ich wyrzucić. Daliśmy przez tą część, aha, no dobra, nie do końca, bo jeszcze mamy tutaj jedną szufladę, w której mam w sumie takie rzeczy, one się trochę przemieszcza, bo wiecie, to jest szuflada i za każdym otworzeniem to mi wszystko z niej praktycznie się przemieszcza. Tylko mam tą opaskę, ona jest bardzo milutka, kiedyś z nią nosiłam ją po prostu codziennie wieczorem, a teraz tam, wiecie, jak robi się jakąś maseczkę czy coś, to fajnie odgarnia włosy. Dobra, tutaj was przybliżę. Na początku tutaj, o, do Fixing Spray USV, bo to jest tylko pusta buteleczka po nim, bo przelałam sobie tutaj jakiś spray do włosów, żeby po prostu mi zajmowało mniej miejsca, ale no, siedzi sobie tutaj i tutaj mam jeszcze takie serum do włosów, właściwie na końcówki czasami nakładam z Avonu, nie wiem czy to ma dobry skład, to mi tak trochę, wiecie, mam wrażenie, że je nawilżę, że nie są takie napuszone i to mi robi właśnie tak samo, potem psikam już tak wyżej, nie same końcówki, tylko tak całe włosy, jak są takie bardzo napuszone i to mi pomaga i to jest chyba z L'Oreala, tylko po prostu sobie to przelałam tutaj, bo mi jest tak wygodniej i tutaj mam chusteczki węglowe do zmywania makijażu i one są, no, spoko, ale jakoś ja wolę zmywać normalnie makijaż niż chusteczkami. Ale mam tutaj jeszcze plasterki zisane na krostki po prostu. One są takie przezroczyste i są spoko. Jak mi wyskoczy jakaś krostka, to je sobie naklejam. Dezodorant, rozświetlacz do nóg z Sally Hansen. No to tak na lato, no jak na razie to leży i wiecie, nie korzystam z tego. Dalej mam jeszcze jakąś taką mgiełkę tutaj, z której rzadko korzystam. Tutaj mam z Sorai... sam opalacz do twarzy, który prawie nic nie robi. Kupiłyśmy go z Laurą w te wakacje chyba, ale korzystałam z niego chyba tylko raz. Suchy szampon z Batiste, to się przydaje czasami, wiecie. I jeszcze mam taki wypełniacz do koka, z którego totalnie nie korzystam, bo on jest za duży. Ja mam dużo swoich włosów, więc za bardzo nie potrzebuję takich wypełniaczy. Nie pokazałam kremu, więc mam tutaj krem, który przywiozłam z Hiszpanii, aloesowy, właściwie z Wysp Kanaryjskich. Tutaj jest Nivea i właściwie to nie wiem, czy ta Nivea, to chyba ta Nivea Mix Me nie ma zbyt dobrych składów, ale w sumie to nie wiem, też nie lubię te kremy, bo one bardzo ładnie pachną, więc mam taki. I jeszcze mam bardzo fajny krem, który pachnie przecudownie i jest naturalny, ma bardzo dobry skład z olejem kokosowym, tylko on jest strasznie tłusty, jakby... No, tylko na noc, pod makijaż on się nie nadaje, tylko na noc, on bardzo dobrze nawilża, ale jest tak tłusty, że mam wrażenie, że on się w ogóle nie wchłania. I tutaj mam to świecące coś, to w sumie zmieniam położenie w moim pokoju dość często, ale generalnie teraz stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądać tutaj. I też myślę, że napisy będę mogła sobie zmieniać, bo to ma takie literki, kupiłam to w Pepco za dyszkę, więc sztos. I teraz idziemy tutaj, tutaj mam taki jakby koszyczek z po prostu różnymi mgiełkami, z perfumami, o tutaj mam tę, to jest chyba moja ulubiona. To jest, cały ten kuferek jest z Allegro, niestety nie mam linka, bo też się pytaliście już parę razy. Tutaj mam takie pomadki matowe, jeszcze mam różne szminki, większość z Bourjois, już wam to kiedyś tłumaczyłam, to są moje, cała ta seria to są moje chyba ulubione pomadki w ogóle, po prostu je uwielbiam. No i mam fajne kolorki takie, większość jest takich neutralnych, tutaj jakiś jeden taki bardziej zwariowany, ale o, jeszcze mam to coś z Revolution. Nie będę wam wszystkiego dokładnie opisywać, bo za dużo tego jest. Tam z tyłu mam jeszcze takie pomadki z Max Factora i jeszcze takie Stay Matte z Rimmela, no troszkę tego jest, trzeba przyznać, jakaś konturówka, Eveline, no większość tutaj to są pomadki matowe, bo ja takie chyba najbardziej lubię, po prostu lubię jak mi się trzyma to na usach, ale jeszcze jakiś Avon, coś tam się, wiecie, trochę tego jest, tutaj nawet jakieś ciemniejsze brązy z Bourjois. Dobra, tutaj mam waciki kosmetyczne, jakbym się chciała zmywać w moim pokoju, bo czasami tak robię. Tutaj mam płyn do makijażu i to nie jest już z Avonu, to jest po prostu raz jak go zużyłam i dolewam sobie do tej buteleczki, bo nie chcę tutaj, wiecie, mieć takiego wielgachnego płynu, po prostu sobie przelewam to do tej butelki, bo ona jest mniejsza i mi się tutaj ładnie mieści, bo jednak to się przydaje. I jeszcze tam jakby, bo ten kuferek ma takie fajne przegródki i tam z tyłu jest jeszcze taka przegródka, w której trzymam sobie patyczki do uszu, którym mi poprawiam, wiecie, makijaż sobie, na przykład tuż do rzęs, jak się rozmażę czy coś. No i dobra, i teraz już tutaj mam takie fajne szufladki. Nic ciekawego, tak szybko przelecimy. Tutaj mam jakieś balsamy do ust. Oj, ta pomadka jest fajna z Eveline, to jest Oh My Kiss chyba, czy coś, ale już mi cały napis szedł. Tutaj mam takie bardziej koloryzujące, tutaj mam takie bardziej balsamy. To sobie tutaj wszystko siedzi. Tutaj jest dość już napchane, bo naprawdę mam tego tak dużo, że się z tym nie mieszczę, serio. Ale jakby pamiętajcie, ja większość tych rzeczy dostałam w paczkach, więc po prostu jakby ja wiem, że ja mam mnóstwo kosmetyków, ale bardzo dużo z tego to są paczki.
po prostu, które dostałam już jakiś czas temu. No wiadomo, część też kupiłam na promocji oczywiście. Na zapas. Ja wiem, że jestem nienormalna. Ja już sobie przyrzekłam, że nie kupuję więcej kosmetyków, naprawdę. Jak wam pokażę na gdzieś na Instagramie, że kupiłam kosmetyki nowe, to mnie napiszcie do mnie na priv, że jestem nienormalna i że mnie posrało, bo już sobie przyrzekłam, że już więcej nie kupuję. Wiem, że to nie wyjdzie. Dobra, nie, dobra, musi wyjść. Nowy rok, nowa ja. Koniec wydawania na pierdoły. Dokładnie. Tutaj mam jeszcze jedną matową pomadkę, bo ona już tam się nie mieści, z Maybelline Superstay. No to też z kokolity, to super koloryzując, dobrawiającą tą szufladkę. On jest arbuzowy, on ślicznie pachnie, daje mega różowy kolor na ustach. Tutaj mam dwa błyszczyki z Max Factora, one są spoko, jak tylko się utrzymują. Moje dwa ukochane błyszczyki z Lovely, te takie tutaj grube, to jest Lovely. O, to jest teraz mój ulubiony błyszczyk z kalendarza od Laury. Te z Vibo Spicy, mam dwa kolory. One są też przecudowne, to też są moje ulubione błyszczyki. No i tutaj mam żele antybakteryjne, które staram się, wiecie, o ten już się prawie skończył. Po prostu, żeby już nie robić tu syfu w tej szufladce, to jak się będzie kończył jeden, to mam jeszcze mnóstwo na zapas ich, ale jakby jak skończę jeden, to będę otwierać kolejny. One są z Bath & Body Works i je po prostu uwielbiam. Wreszcie, najciekawsza część w tym wszystkim. No dobra, właściwie to powinnam wam jeszcze pokazać to, co mam tutaj, bo jeszcze to się otwiera do góry. Okej. Okay. To proszę was wziąć tak. Tutaj mam pędzle. Tam jest ogólnie na górze lustro, ale stwierdzam, że po co mi lustro, jak mam tam lustro już bez przesady. W każdym razie tak, mam tutaj pędzelki czyste wszystkie. Tam z tyłu mam jeszcze takie osłonki na pędzle, jeszcze mam tam jakieś szczoteczki do rzęs, do brwi, jakieś takie pierdółki. Tutaj mam wszystkie pędzelki, większość jest Jessup. Niektóre są z Revolution z kalendarza, te ze złotymi, o te są z Allegro. Te takie z różowymi końcówkami są z AliExpress, ta rybka też tam jest z AliExpress, ale najfajniejsze są, myślę, takie najmniejsze, te z Jessup. W szufladce mam paletki cieni, trochę się nie mieszczę, ale tylko trochę. Rimmel, Revolution, Revolution Pro, Revolution, Bourjois, Lovely Lovely, tu mam jeszcze z Rimmela taką fajną paletkę. Moja ukochana, po prostu moja ulubiona paletka. Start, ona jest prześliczna i pachnie czekoladą, to jest w ogóle cudo. Te koszyczki kupiłam za 5 zł na Allegro. Coś takiego, nie, nawet nie za 5 zł, mniej. Dobra, dużo mniej, za złotówkę chyba. Nie pamiętam, czemu wam mówię o takich rzeczach. Dobra, mówię wam, bo wiem, że będą o to pytania, tak? Tutaj mam korektory. Tutaj są takie fajne nakrostki z Catrice, takie w słoiczkach. Dwa kolorki mam, ciemniejszy, jaśniejszy. I w sumie to z korektorów nie mam jakiegoś swojego ulubieńca. W sumie to, o dobra, ten jest moim takim ulubieńcem, jeśli chodzi o jakieś takie zaczerwienione miejsca. On jest bardzo taki ciężki, więc pod oczy się nie nadaje. Ale na jakieś krostki, takie wiecie, bardzo zaczerwienione miejsce na mojej twarzy, to lubię go nakładać. On jest bardzo gęsty. Mam go już długo, a w ogóle nie widzę, żebym cokolwiek zużyła. Natomiast tutaj mam takie, wiecie, o. Ten jest spoko, ale trochę za ciemny. Ten jest za jasny trochę. O, a ten byłby w ogóle moim cudnym ulubieńcem, tylko że kupiłam za jasny kolor, jakiś w ogóle biały, jak ściana, jak śnieg totalnie. O, ten lubię z Luxe. To jest w sticku korektor. Mam jeszcze dalej, może przejdziemy od razu do tego koszyczka, który jest za tym. Mam bazy, już tutaj nie będę nic mówić, jeszcze rozjaśnię, że do podkładów moja ulubiona baza to jest chyba ta. Rzeczy do brwi. Tint Scobo, o mój ukochany żel do brwi z Bourjois. Mój ukochany totalnie, który trzyma na kamień z Benefitu, ten 24 godziny Brow Setter. Kredkę z Revolution. Ja generalnie najczęściej i najbardziej lubię robić brwi pomadą z Anastazji. W kolorku, już wam mówię jakim, w kolorku blond. Jakbyście się dziwili, dlaczego na wszystkich kosmetykach mam takie jakby tutaj napisiki, tutaj jest moment, w którym je otworzyłam, żebym po prostu pamiętała, kiedy mi się kończy data. Laura to wymyśliła, już tak od wielu lat to robimy, stosujemy i to jest bardzo fajne, bo ja bym w życiu nie pamiętała, kiedy kupiłam dany kosmetyk. I tak, cienie jakieś, o, cienie to wam bardzo polecam, te z Catrice, one są super, naprawdę, świetne. Dalej mam tusz z Maybelline, tusz z Eveline, tusz z Benefitu i odżywkę z Eveline i to mi w sumie wystarczy. Nie będę otwierać więcej tuszy, bo mi to wszystko po prostu pozasycha. I jeszcze jeden koszyczek tam z tyłu się ukrył tutaj. Prawie nigdy z niego nie korzystam. W sumie to też, nie wiem, czasami coś moja mama sobie stąd bierze, ale to różnie. Tutaj mam takie kolorowe eyelinery z Rimmela. One są bardzo fajne, ale po prostu rzadko z takich rzeczy korzystam, bo wiecie, wolę takie bardziej stonowane makijaże. Jakaś kredka czarna, baza pod cienie. Biała kredka, no takie rzeczy, które bardzo rzadko używam. Tutaj mam jakieś mgiełki, czy taki złoty spray, spray z Golden Rose i z Avonu mgiełka.
giełkę trwalający makijaż tam siedzą. I co? I lecimy teraz tu. Tutaj mam podkłady Too Faced, Avon, Rimmel, bardzo go lubię, ten też lubię. W sumie te wszystkie są spoko, serio. Bardzo lubię ten krem BB. On ma troszkę nawet lepsze okrycie niż sam podkład. Ale jeszcze bardzo jasny kolor macie tego właśnie podkładu. On jest wręcz śnieżno-biały. Ja mam chyba... No, ja mam najjaśniejszy kolor Snow. Jak jesteście takimi bladziochami, jak ja właśnie chcecie podkład, który nie ciemnieje, to ten. Chociaż on jest dość ciężki i taki bardzo mocno krojący. Tu, z Bell, z Biedronki. On jest też git. A i tego jakoś nie mogę skończyć, ale to też jest fajne. Tutaj z boku od razu wam pokażę, żebyście się nie zastanawiali. Mam z Baby Dream puder do pupsi niemowlaczka, tak dokładnie, bo właśnie ktoś tam mówił, że można tego używać jako puder i w sumie to kupiłam, ale nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek tego używałam jako puder. Tak sobie siedzi i sobie czeka, ale jak widzicie, obok tutaj mam tyle pudrów, że w sumie to... To nie wiem, po co mi to. Lecimy szybko z pudrami. Tutaj mam jako serę prasowaną i sypką. Bardzo tam z tyłu mam takie sypkie, tutaj mam prasowane. To jest mój ulubiony puder. Teraz praktycznie codziennie go używam. Jak widzicie, on trochę już jest zmasakrowany. O, tak wygląda. Widać, że używam. Mój ulubiony, naprawdę. Kolorek 50 Natural. Troszkę nim sobie, tak wiecie, dociemniam twarz, jaką za jasny podkład, bo on jest troszkę ciemniejszy. A z pudrów sypkich to oczywiście Vibo Mood i oczywiście Photo Ready. To są moje dwa ulubione pudry sypkie. Teraz tutaj mam rozświetlacze, nie będę się już nad tym rozgadywać. Chyba nie mam jakiegoś ulubionego. Tutaj mam płynne, tutaj mam prasowane, tutaj jeszcze takie płynne. W sumie jest spoko. Nawet te najtańsze z Lovely ja lubię, ale to są takie jakby pojedyncze rozświetlacze, a jeszcze tam w paletkach mam, to za chwilę wam pokażę mój ulubiony chyba rozświetlacz. Tutaj mam róże i wiem, jest ich dość sporo, ale ja bardzo lubię róże. To paletka z L'Oreal jest super, ale chyba mój ulubiony róż jest właśnie z tego zestawu Edition by Rimmel i w sumie mój rozświetlacz ulubiony to chyba też jest ten. Oprócz jeszcze paletkę mam tam. Ale uwielbiam ten rozświetlacz, tak jak i ten róż, naprawdę. Jakby jak używacie na co dzień różu rozświetlacza, szukacie czegoś fajnego, to jest przecudowne. Ja to kocham po prostu, kocham to. I teraz w kolejnym koszyczku tam mam paletki. I tutaj mam, o dobra, zacznijmy od tych, czyli Vibo I Choose What I Want. I tutaj mam rozświetlacze. One są przecudowne, po prostu... Tu jeden gdzieś trochę mi spadł, ale one są przecudowne, ja je kocham. Możecie sobie sami skomponować, jakie chcecie rozświetlacze i to jest po prostu świetne. A tutaj jeszcze w drugiej tej paletce mam bardziej takie rzeczy do konturowania, w sensie właśnie mam dwa bronzery. Ten róż też jest świetny, taki koralowy, przepiękny on jest. Mniejsza, najcudowniejsza paletka z rozświetlaczami, którą upolowałam na mega wyprzedaży w Sephorze. To jest Anastasia Dream i mam tutaj, jak widzicie, 6 rozświetlaczy kolorowych, przecudownych, wszystkie się mieją na różowo. Każdy trochę inaczej, ale wszystkie na różowo. Kocham tą paletkę, naprawdę. I tu mam jeszcze bronzery, z których nie korzystam, ale ten jest w sumie spoko, może być. A tam mam jeszcze jakieś tam gąbki do makijażu i to w sumie tyle. Tu mam całą szufladę z kosmetyczkami. O, tutaj mam jeszcze jakieś opakowanie po Foreo, takie na wyjazd rzeczy. To wszystko trzymam tutaj po prostu, bo jak się wiecie, jak się pakuje, to od razu mam tutaj te do przelewania sobie płyników. Ale o, tu takie, no, mnóstwo kosmetyczek mam tutaj po prostu. Nie musi to być w porządku, bo no... No wiecie, nie będę układać kosmetyczek, ok? Bez przesady. No na dole są lakiery do paznokci. Właściwie mam też tam tipsy, klej do tipsów, jakieś tam rzeczy do polerowania paznokci, coś takiego, ale to już się bardzo nie zalicza do części takich makijażowych, do toaletki, tylko bardziej to jest taka już część, z której korzysta moja mama, bo już totalnie nie używam całego tego koszyczka, czyli zwykłych lakierów, po prostu nie lubię. Właśnie albo chodzę do kosmetyczki na przedłużanie, na żele, albo robię sobie hybrydy, więc jakby z tego w ogóle już nie korzystam, a hybrydy mam też już gdzie indziej, bo już tutaj by się nie zmieściły. Mam też tam odżywki do paznokci, to akurat z tego korzystam i takie tam, takie rzeczy. Ok, więc podsumowując, ja wiem, że tego jest ogromnie dużo, ja wiem, że przesadziłam, ale po prostu... Okej, po prostu jest nienormalne, przyznajmy to. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda mój makijaż na co dzień, jak to robię, bo ja tego oczywiście nie nakładam wszystkiego codziennie, w większości korzystam jakieś takie większe okazje, ale jak chcecie zobaczyć mój codzienny makijaż, to jest taki film oczywiście już na moim kanale, jeszcze w porannej rutynie można zobaczyć, jak tam się maluje, jak używam właśnie do kosmetyków, więc dobra. Okej, więc chciałam już zakończyć ten film, bardzo wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę i widzimy się już za tydzień w tym filmie na moim kanale, pa pa!